Witam. W dzisiejszej prezentacji opowiem Wam o czasie Present Simple, czyli głównym czasie teraźniejszym w języku angielskim. Moją prezentację podzielę na kilka części. Na początku opowiem Wam o użyciu tego czasu, czyli w jakich sytuacjach używać czasu Present Simple. Następnie przejdę do odmiany czasownika, czyli tak zwanej koniugacji, oraz omówię, jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Simple. Dalej kilka słów o literze S, czyli dodawaniu końcówki do trzeciej osoby liczby pojedynczej. Potem przysłówki częstotliwości, to bardzo ważne zagadnienie, oraz wyrażenia związane z czasem Present Simple. Kolejny etap mojej prezentacji to tak zwane pytania o szczegóły. Następnie indywidualista, czyli czasownik to be, czasownik być w czasie Present Simple. I na końcu jedno dość istotne zagadnienie, czyli present simple a present perfect. Jeżeli chodzi o użycie czasu present simple, to po pierwsze używamy go do mówienia o faktach i rzeczach stałych. Na przykład the earth goes around the sun, czyli że Ziemia krąży wokół Słońca. Albo na przykład the Alps are in Europe. Są to tak zwane rzeczy stałe, fakty, niezmienne. To pierwsze główne użycie czasu present simple. Jeśli chodzi o użycie drugie, to tak zwane czynności wykonywane regularnie. Na przykład Stefan works for IBM. Stefan pracuje w firmie IBM. Albo she drinks coffee every day. Są to rzeczy wykonywane regularnie i nasze przyzwyczajenie. Robimy je codziennie, dlatego też w tym kontekście czas present simple jest niezbędny. I trzecie główne użycie czasu present simple to mówienie o rozkładach jazdy, planach czy harmonogramach. Na przykład the bus leaves at 5 p.m. czyli autobus odjeżdża o 5. I to ostatnie znaczenie present simple jest takim znaczeniem przyszłym. Używamy go do mówienia o przyszłości. Tyle jeśli chodzi o użycie czasu present simple. Teraz opowiem Wam o odmianie czasownika w czasie present simple, czyli tak zwanej koniugacji oraz tworzenie pytań i przeczeń w czasie present simple. Weźmy zdanie I work for IBM, czyli pracuję dla firmy IBM i odmieńmy je przez wszystkie osoby liczby pojedynczej i mnogiej. I work for IBM, you work for IBM, she works for IBM, he works for IBM, it works for IBM. We work for IBM, you work for IBM, they work for IBM. Pewnie zwróciliście uwagę, że przy trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli she, he, it, do czasownika dodałem s. Jest to bardzo ważne, żeby właśnie w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodawać tą małą literkę do czasownika. Jest to zresztą podstawowy błąd, który robimy używając czasu present simple. Jeśli chodzi o pytania w czasie present simple, pojawiają się tak zwane słówka posiłkowe, czyli słówko do i słówko does, które właśnie wykorzystujemy, żeby pytać. Odmieńmy w takim razie to zdanie, używając słówek posiłkowych do i does. Do I work for IBM? Do you work for IBM? Does he work for IBM? Does she work for IBM? Does it work for IBM? Do we work for IBM? Do you work for IBM? Do they work for IBM? I znowu zwróciliście uwagę, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tam gdzie użyłem słówka does, przy czasowniku tego s już nie było. No bo właśnie to s dotarło do słówka posiłkowego does. Także pamiętajcie, przy tworzeniu pytań w trzeciej osobie liczby pojedynczej używamy słówka does, natomiast czasownik wraca do swojej pierwszej bezokolicznikowej formy. I przy okazji krótkie odpowiedzi na te pytania. Na przykład, do you work for IBM? Yes, I do. Does she work for IBM? Yes, she does. Do we work for IBM? Yes, we do. I tak dalej. Czyli używając krótkich odpowiedzi, wykorzystujemy także słówek posiłkowych do i does. I parę słów na temat przeczeń. Znowu, niezbędne będą słówka posiłkowe do i does razem ze słówkiem not, czyli tak zwane don't i doesn't. I znowu odmieńmy ten czasownik, to zdanie. I don't work for IBM, you don't work for IBM, she doesn't work for IBM, he doesn't work for IBM, it doesn't work for IBM. We don't work for IBM, you don't work for IBM, they don't work for IBM. I podobna sytuacja. Tam, gdzie w trzeciej osobie liczby pojedynczej użyliśmy słówka doesn't, czasownik już tego słówka
te literki S nie miał. Czyli pamiętajcie, żeby nie robić takiego błędu. Przy odmianie czasownika powiedzieliśmy, że trzecia osoba liczby pojedynczej w zdaniach twierdzących potrzebuje S, czyli he, she, it. Na przykład he works for IBM albo it, ono, it works for IBM. Niestety nie wystarczy tylko dodać tą literkę S do czasownika, ponieważ czasami nastąpią przy tym czasowniku małe zmiany. Weźmy dla przykładu na początek te czasowniki, przy których jest najprościej. Na przykład czasownik work, play albo live, czyli mieszkać, grać, bawić się, a także pracować. Tutaj rzeczywiście wystarczy dodać tylko końcówkę S, czyli work zrobi się works, play zrobi się plays, natomiast live zrobi się lives. I nic nie musimy kombinować z samym słówkiem, ponieważ te czasowniki, które mają inne końcówki, na przykład ch, sh albo o, wymagają dodania es, czyli nie samego s, ale już dwóch literek. I tak watch, z watch robimy watches. Słówko finish kończy się na finishes. Go to goes, a do to does. Czyli przy tych końcówkach musimy pamiętać, że nie dodajemy samego s, ale dwie literki, es. No i wreszcie takie czasowniki, które kończą się na y, po spółgłosce. Wtedy musimy to y usunąć i dodać ies. Na przykład study robi się studies. Także o tych trzech zasadach dodawania literki s do czasownika musicie pamiętać.